16 listopada, środa, Bogdan Mazurkiewicz, witam Państwa. Pracodawcy z terenu przygranicznego z Polski, Czech i Niemiec pojawili się na transgranicznych targach informacyjno-rekrutacyjnych. Poszukujący pracy mieli więc okazję bezpośredniego kontaktu z nimi w hali sportowej pierwszego ogólniaka, gdzie odbyły się te targi. 20. polsko-czesko-niemieckie transgraniczne targi informacyjno-rekrutacyjne zorganizowali Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu oraz Partnerstwo Transgraniczne EURES Triregio. Ich organizacje współfinansowano z programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia oraz programu innowacji społecznych. Kilkadziesiąt firm działających na terenach przygranicznych Polski, Czech i Niemiec przygotowało oferty pracy dla mieszkańców tego trójkąta. W szkolnej hali sportowej pierwszego ogólniaka, gdzie rozstawione były stoiska pracodawców, widać było duże zainteresowanie tymi ofertami wśród ludzi poszukujących pracy. Bariera językowa nie była tu problemem, ponieważ dla pracodawców poszukujących pracowników znajomość języka obcego nie zawsze była konieczna. Zaprezentowane oferty pracy dotyczyły szerokiego przekroju zawodowego i poziomu wykształcenia. Pracę mogli znaleźć malarze, ślusarze i kelnerzy, ale też spawacze, tokarze czy mechatronicy. Były oferty biurowe dla pracowników personalnych i programistów, ale też dla sprzedawców czy rzeźników. Nie zabrakło również ofert dla pielęgniarek czy opiekunów medycznych i dla pracowników budowlanych. Zarobki, które proponowano przyszłym pracownikom, były również mocno rozpięte, adekwatnie do konkretnych profesji i stanowisk pracy. Najniższe plasowały się w granicach 1500 zł, a najwyższe nawet 3000 zł netto. Targi transgraniczne odbyły się po raz 20, bo od lat przynoszą konkretne efekty i dla pracodawców, którzy znajdują w ich trakcie pracowników, i dla poszukujących pracy, którzy mają do czynienia w jednym miejscu z bardzo szerokim zakresem ofert. O tegorocznych targach mówi już sama frekwencja i po stronie pracodawców i poszukujących pracy. Wzrastanie to tytuł wystawy rzeźb ceramicznych, której otwarcie zaplanowano na piątkowy wieczór 18 listopada w Galerii Mała Biała Bolesławskiego Ośrodka Kultury. Na wystawie swoje prace zaprezentuje Jakub Biewald, uczestnik ubiegłorocznego pleneru ceramiczno-rzeźbiarskiego. Wzrastanie to projekt Jakuba Biewalda, którego realizację rozpoczął 2 lata temu w ramach pracy dyplomowej obronionej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Składają się na niego ceramiczne formy rzeźbiarskie wykonane tak zwaną metodą wałeczków. To najprostsza technika ceramiczna, ale dająca duże pole do popisu artystom ceramikom. Polega na tym, że wykonuje się wałeczki i po tym każdym wałeczku dokleja się do powstającej formy. Ona w ten sposób wzrasta. Stąd tytuł wystawy Wzrastanie. Na wystawie będzie można zobaczyć prace lepione ręcznie i te powstałe przy wykorzystaniu koła garncarskiego. Inspiracją do stworzenia rzeźb były zjawiska i procesy występujące w naturze. Wzrastanie roślin czy zwierząt, zawsze gdzieś ta warstwowość, ten element więcej się pojawia. Podobnie jest właśnie z budowaniem form ceramicznych, niezależnie czy jest to lepione ręcznie czy też na kole garncarskim. Jakub Biewald dał się już poznać bolesławianom w ubiegłym roku, uczestnicząc w międzynarodowym plenerze ceramiczno-rzeźbiarskim. Poznałem to miejsce, poznałem ludzi, bardzo mi się tu spodobało i z przyjemnością wracam tutaj pokazać swoje prace. Obecnie artysta jest doktorantem na Wydziale Ceramiki i Szkła Wrocławskiej ASP. W Bolesławcu swoje prace będzie prezentował do 20 stycznia. A teraz zapraszam Państwa na blog wiadomości w skrócie. Okres grzewczy to ciągłe niebezpieczeństwo podtruć, gdy mamy do czynienia z niesprawną instalacją kominową bądź wentylacyjną. Przekonali się o tym mieszkańcy jednego z budynków przy ulicy Żwirki i Wigury. Zachowali czujność i dzięki temu nie doszło do niczego groźnego. Gdy bowiem poczuli w mieszkaniach ulatniające się niezidentyfikowane opary, natychmiast wezwali straż pożarną. Na miejscu pojawiła się też policja i pogotowie ratunkowe. Niebezpieczeństwo zażegnano i, co najważniejsze, nikomu nic poważniejszego się nie stało. Szkoła podstawowa nr 2 bierze udział w ogólnopolskim projekcie sportowym Kids Athletic – lekkoatletyka dla każdego.
w ramach którego uczniowie biorą udział w treningach, zawodach szkolnych i pozaszkolnych. Niedawno rozegrano w szkole zawody lekkoatletyczne dla klas integracyjnych drugich i trzecich. Wzięło w nich udział ponad 70 uczniów. Przy organizacji zawodów pomagali gimnazjaliści z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3. Podatnicy ocenili dolnośląskie urzędy skarbowe. Złożono ponad 1600 ankiet. 98% klientów wyraziło się pozytywnie o obsłudze w urzędzie skarbowym. 98,5% ankietowanych wskazało, iż pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje, a 99% stwierdziło, że są uprzejmi i kulturalni. Energetyczna rewitalizacja miast to nowy projekt, który będzie wdrażany w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia do 2018 roku. W Dreźnie zainaugurowano tę współpracę, której celem będzie zmniejszenie zużycia energii w miastach objętych projektem. Cały projekt kosztował będzie 450 tysięcy euro, z czego budżet Dolnego Śląska wynosił będzie 188 tysięcy. W piątek 18 listopada w Teatrze Starym odbędzie się koncert pracowni wokalnej Młodzieżowego Domu Kultury prowadzonej przez Marka Łętowskiego. W koncercie zatytułowanym Ogrzej się piosenką wystąpią głównie ci uczestnicy pracowni, którzy mają już pewne doświadczenie wokalne. Koncert rozpocznie się o 18, a wstęp będzie bezpłatny. Tomasz Markowski i Patrycja Faryna byli najszybsi w maratonie pływackim z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wygrali więc i w swoich kategoriach wiekowych i w klasyfikacji otwartej mężczyzn i kobiet. Zawody zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Park Wodny Orka. Tradycyjnie już Narodowe Święto Niepodległości na pływalni Orka obchodzone było zawodami pływackimi z tej okazji. Zawody skierowane były do wielu grup wiekowych, a wszyscy startowali w borsawieckim maratonie pływackim, w którym do przypłynięcia było 1000 metrów. Wśród wszystkich zawodników, którzy wzięli udział w maratonie, jego dystans najszybciej pokonał 14-letni Tomasz Markowski, który potrzebował do tego trochę ponad 11 minut i 30 sekund. Wprawdzie w zawodach nie prowadzono klasyfikacji otwartej bez podziału na płeć, ale gdyby tak było, to na pozostałych miejscach podium stanęłyby kobiety. 15-letnia Patrycja Faryna uzyskała bowiem rezultat 12:38, a tylko o kilkadziesiąt setnych sekundy wolniejsza była Klaudia Peters. Czwarte miejsce zajęłaby jeszcze Justyna Traczyk z czasem 12:43. Dopiero piąty w tej ogólnej klasyfikacji byłby drugi mężczyzna tych zawodów, Aleksy Caliński, który miał czas 12:50. Zwyciężczynie maratonu w poszczególnych kategoriach wiekowych to Justyna Traczyk, Patrycja Faryna, Klaudia Peters, Sabina Rzepka i Grażyna Grzegorzewska. Piotr Kmiecik jako jedyny startujący w kategorii M1 siłą rzeczy był też jej zwycięzcą. W pozostałych kategoriach byli zaś nimi Aleksy Caliński, Tomasz Jackowski, Patryk Łukanowicz, Marcin Głos i Henryk Kopaniecki. W sumie w zawodach wystartowało 50 zawodników i zawodniczek. Ich organizatorem była pływalnia i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronowali im prezydent Bolesławca oraz prezes Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego. Po reklamach zapraszam na prognozę pogody dla Bolesławca na czwartek, a potem na program z telewizyjnej Taśmoteki. Dzisiaj w nim m.in. wywiad z Przemysławem Gintrowskim, który był w Bolesławcu w 1992 roku. Poza tym bieżące aktualności z tego i z 1994 roku. Zapraszam do oglądania. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.